Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak już wiecie z wielu moich filmów, przyszły rok w branży gier zapowiada się nad wyraz dobrze. Na kanale znajdziecie mnóstwo materiałów o nadchodzących produkcjach, obejrzycie recenzje i zapowiedzi mniejszych, ciekawych tytułów. Tym razem jednak przyjrzymy się wybranym przeze mnie grom typu Metroidvania, jakie powinny pojawić się na rynku w 2023 roku. Muszę przyznać, że i w tym gatunku obrodziło znakomicie zapowiadającymi się tytułami. Zachęcam do wspierania kanału, za co można otrzymać niewielkie bonusy, subskrypcji z dzwoneczkiem, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco, i oczywiście dzielenia się spostrzeżeniami w komentarzach. A teraz zapraszam na film. Za produkcję i wydanie gry Crowsworn odpowiada studio Mongoose Rodeo. Tytuł zmierza wyłącznie na komputery osobiste. W naszym kraju zagramy w angielskiej wersji językowej. W Crowsworn trafimy do ponurego świata fantazy. Dokładnie przyjdzie nam zwiedzić krainę Farandal. To świat przesiąknięty klątwą, w wyniku której miejsce dawnych mieszkańców zajęły potwory. Jak przystało na tego typu gry, akcję obserwujemy z boku. Podczas podróży przemierzamy różnorodne, ale posępne lokacje. Znajdziemy tutaj ulice zrujnowanego miasta, gotyckie budowle i skąpane w mroku podziemia. Oprócz zadań głównych popychających fabułę do przodu, otrzymamy też misje poboczne od napotkanych postaci niezależnych. Eksploracja świata wiąże się z przemieszczaniem po platformach i walką z szeregiem przeciwników. Na naszej drodze spotkamy ponad 120 rodzajów zwykłych wrogów i blisko 30 bossów. Podstawową broń naszego bohatera stanowi kosa. Poza tym kruk posiada pistolet oraz dysponuje mocami korwiańskimi, oznaczającymi tutaj czarną magię. W miarę postępów będziemy rozwijać naszą postać. Przy pomocy run zwiększymy potencjał bojowy naszych broni. Ponadto zdobywane fragmenty gwiazd zapewnią nam nowe umiejętności bądź potężniejsze modyfikacje już posiadanych. Elderand, jak twierdzą sami deweloperzy, to list miłosny do gier typu Castlevania. Za produkcją odpowiadają dwa studia, Mantra i Synergia Games. W naszym kraju tytuł zostanie wydany w angielskiej wersji językowej. Elderand zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X i S i Nintendo Switch. W grze trafiamy do ponurego świata inspirowanego twórczością Lovecrafta. My wcielamy się w śmiałka przemierzającego tę krainę. Akcję obserwujemy z boku. Przemierzamy kolejne poziomy, przeskakując na platformach. W zasadzie w każdym miejscu czekają na nas starcia z przeciwnikami. Gra kładzie duży nacisk na walkę opartą na naszych umiejętnościach. Bezmyślne klikanie w przyciski prędzej przyczyni się do naszej śmierci niż do odniesienia sukcesu. Liczy się cierpliwość i wyczekanie odpowiedniego momentu. W grze zaimplementowano blisko 60 rodzajów pomniejszych przeciwników. Na naszej drodze staną też potężni bossowie. Przemierzając świat gry odkryjemy mnóstwo sekretów. Warto zaglądać w każdy kąt. Możemy odnaleźć poukrywane relikty, mikstury, broń i tarcze, a także zasoby potrzebne do ulepszania naszego oręża. W świecie gry odnajdziemy kupców, a także kowali, z których towarów i umiejętności będziemy mogli skorzystać. Co ważne, gra zawiera elementy RPG. W miarę postępów będziemy więc nie tylko ulepszać dzierżony sprzęt, ale także rozwijać naszą postać. Już teraz znakomicie zapowiada się Mandragora od niezależnego węgierskiego zespołu. Produkcja powstaje już od jakiegoś czasu, a od niedawna na Kickstarterze trwa zbiórka dodatkowych środków. Tytuł zmierza na komputery osobiste, najnowsze konsole PlayStation i Xbox oraz Nintendo Switch. W naszym kraju zagramy wraz z polskimi napisami. Mandragora przenosi nas do ponurej krainy fantazy zwanej Feldum. Ludzkość oddała władzę nad światem potworom i pogodzona ze swoim losem chroni się za murami twierdz. My wcielamy się w śmiałka, który postanawia przywrócić ziemiom ich dawny splendor i wyrusza w podróż, by zniszczyć entropię. Gra może pochwalić się prześliczną oprawą graficzną. Mandragora oferuje nam bogaty i klimatyczny świat. Eksplorując krainę odkrywamy sekrety i skróty, dzięki którym wszelkie miejscówki łączą się w całość. Zdobywając Wiedźmin i Lampion będziemy mogli wkroczyć do nieziemskiego wymiaru entropii, poznając kolejne fragmenty wciągającej historii. Jak zapewniają deweloperzy, niejednokrotnie podejmiemy wybory, które będą miały kolosalne znaczenie dla opowiedzianej historii. Oprócz eksploracji gra stoi wymagającą walką. Już na samym początku wybierzemy klasę naszej postaci, a w miarę postępów będziemy ją rozwijać, dostosowując moce i zdolności do własnych preferencji. Na naszej drodze stanie mnóstwo szeregowych przeciwników, a także potężni bossowie, jak chociażby Nikczemny Stróż czy Wampiry z Wyspy Breer. Mimo że kierujemy wyłącznie naszym bohaterem, to do naszej karawany przyłączamy chociażby rzemieślników, dzięki czemu odblokujemy ulepszenia, a nawet stworzymy nowe bronie, pancerze czy przedmioty. Gra tworzona jest przez pasjonatów. Na każdym kroku widać dbałość o szczegóły. Często w tego typu materiałach pojawiają się gry prosto z Polski. Trzeba przyznać, że coraz więcej rodzimych producentów potrafi stworzyć istne perełki. Mam nadzieję, że nie inaczej będzie z The Last Case of Benedict Fox od zespołu Plot Twist. Mimo, że to niezależny producent skupiający się na grach indie, to w skład studia wchodzą weterani branży. Znajdziemy tutaj osoby pracujące wcześniej przy takich hitach jak chociażby Death Island, Dying Light, Wiedźmin czy Cyberpunk 2077. Wracając do The Last Case of Benedict Fox, gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole Xbox One i Xbox Series X i S. Z dużym prawdopodobieństwem tytuł od dnia premiery będzie dostępny w usłudze Game Pass. W naszym kraju zagramy wraz z polskimi napisami. Akcję gry osadzono w Bostonie z lat 20. XX wieku. Głównym bohaterem jest tytułowy Benedict Fox, samozwańczy detektyw, który postanawia zbadać sprawę makabrycznego morderstwa młodego małżeństwa i porwania ich dziecka. Foxowi towarzyszy demon, który zapewnia mu nadnaturalne zdolności, dzięki czemu nasz bohater może wkradać się do umysłów zmarłych, by tam znajdować cenne informacje i wskazówki. Akcję w grze oglądamy z boku. Szukając informacji przeczesujemy każde miejsce wzdłuż i wszerz. Wnikając do umysłów zmarłych, detektyw wkracza do otchłani i tutaj czekają na nas liczne wyzwania platformowe i przeciwnicy do pokonania. Wrogów eliminujemy za pomocą pistoletu, broni białej czy znalezionych przedmiotów, a także za sprawą nadnaturalnych zdolności zapewnianych przez naszego demona. Gra może pochwalić się przepiękną oprawą graficzną. Przed nami kolejna mroczna i tajemnicza pozycja. The Last Faith to platformowa gra akcji typu Metroidvania opracowana przez niezależny zespół Kumi Souls Games. Produkcja zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. The Last Faith trafiamy do krainy fantasy, a dokładnie do gotyckiego miasta Mytringal, będącego stolicą potężnego królestwa. Miejsce to najpierw było szargane wojną domową, a następnie spadła na nie plaga dziesiątkująca mieszkańców. Władzę w takich warunkach przejął religijny kult, który pozostałych przy życiu mieszkańców pozostawił na pastwę losu. My wcielimy się w Erika, który szuka odpowiedzi na pytania dotyczące antycznej przepowiedni. Tym samym wplątuje się on w poważną intrygę, odkrywając przy okazji prawdę na temat zepsucia trawiącego ów świat. Obserwując nasze poczynania z boku, przemierzamy przeróżne klimatyczne lokacje jak cytadele, pałace, świątynie i podziemia. Wszystkie te miejsca typowo dla tego typu gier tworzą jeden wielki, spójny labirynt. Dostęp do wielu obszarów odblokujemy po znalezieniu odpowiedniego przedmiotu bądź dzięki zdobyciu zdolności. Podczas eksploracji rozwiążemy nieskomplikowane zagadki logiczne i stoczymy mnóstwo starć z wszelkiej maści potworami. W odpowiednich miejscach zmierzymy się z potężnymi bossami. Gra posiada ponadczasową i modną ostatnimi czasy pixel-artową oprawę graficzną. Velaster to z pewnością gra, która ma szansę na to, by ją dobrze zapamiętać. Za produkcją odpowiada zespół Engineer z Korei Południowej. Tworzą go 4 osoby będące pasjonatami gier typu Soulslike i Metroidvanii. Produkcja zmierza wyłącznie na komputery osobiste. W momencie przygotowywania tego materiału wersja demonstracyjna była dostępna na platformie Steam. Produkcję charakteryzuje połączenie Metroidvanii i gier Soulslike. Akcja Velaster została osadzona w mrocznej krainie fantasy znajdującej się w tzw. Śródziemiu, którą pochłania spaczony byt Malum. Śródziemie to miejsce, w którym wspólnie mogły koegzystować anioły, demony i ludzie. Pokój, który razem zbudowali, nie trwał jednak zbyt długo. Przerażająca wojna sprowadziła na ten świat właśnie Malum, obejmujący spaczeniem wszystkie żyjące istoty. My wcielamy się w śmiałka, który na początku swej drogi nie wie nawet kim jest i co gna go do przodu. Wiedza, którą mamy odkryć, znajduje się daleko przed nami. Na początku rozgrywki wybierzemy jedną spośród kilku dostępnych klas postaci. Będzie to rycerz posługujący się mieczem i tarczą, bądź zwinny zabójca dzierżący 2 miecze. W miarę postępów rozwijamy swojego bohatera, wykorzystując zdobyte punkty umiejętności. Na naszej drodze spotkamy szeregowych przeciwników, jak i potężnych bossów. Czeka nas przeprawa przez ruiny zamków, bagna czy mroczne katakumby. Całość została zrealizowana w posępnej stylistyce. Bushiden jest platformową grą akcji wzbogaconą o rozwiązania zaczerpnięte z gatunku Metroidvania. Za produkcją odpowiada niezależny zespół Pixel Arc Studios. Wydawcą została firma Humble Games. Gra zmierza na komputery osobiste i konsolę Xbox One. Głównym bohaterem gry jest cybernetyczny wojownik ninja. Kiedy jego siostra przepada w tajemniczych okolicznościach, natychmiast wyrusza jej śladem. Akcję obserwujemy z boku. Na grę składa się 7 obszernych i różnorodnych etapów. Przygoda wiedzie nas przez ponury las, technologiczne laboratorium, pustynie czy futurystyczne miasto. W miarę postępów odblokowujemy nowe umiejętności, które zapewnią nam też możliwość odwiedzenia wcześniej niedostępnych poziomów. W nich czekają oczywiście na nas sekrety i cenne nagrody. Przemierzając kolejne etapy, skaczemy po platformach, omijamy pułapki i tłuczemy wrogów. Oprócz standardowych przeciwników, z którymi nie powinniśmy mieć problemów, na naszej drodze staną też potężni bossowie. Ich pokonanie zapewni nam dostęp do nowych umiejętności. Podczas tegorocznej edycji Tokyo Game Show zaprezentowano m.in. The Devil Within, Sad God. Gra zmierza na komputery osobiste, konsole PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Za produkcją odpowiada niezależne studio Newcore Games. To platformowa gra akcji zrealizowana w technice 2,5D. Wraz z tajemniczym przybyciem czarnej kamiennej wieży niegdyś spokojny świat zmienił się na zawsze. Początkowo energia emitowana przez wieżę przynosiła krainom dobrobyt. Jednak ze wzrostem mocy pojawiły się złe duchy, które stopniowo przejęły kontrolę nad żywymi istotami. My wcielamy się w wojownika o imieniu Rip Kim, którego zadaniem będzie pokonanie zła. Obserwując akcję z boku, przemierzamy ogromny, różnorodny świat. Zwiedzimy gęste lasy, ruiny dawnych cywilizacji, a także mroczne podziemia. Wszędzie czekają na nas sekrety do odkrycia i przerażający wrogowie do wyeliminowania. Niektóre ścieżki są zablokowane i dopiero zdobycie odpowiednich umiejętności pozwoli nam na ponowne zbadanie takich miejsc. Na naszej drodze staną też potężni bossowie. W miarę postępów rozwijamy zdolności naszej postaci. Bohater podczas walki korzysta z broni białej, a także ze zdolności pochodzących ze złych duchów. Pokonując przeciwników zyskujemy bowiem coraz potężniejsze mroczne moce. Selini to gra przygodowa zrealizowana w konwencji Metroidvanii. Za produkcję odpowiada niewielki niezależny deweloper studio Cymban. Produkcja zmierza wyłącznie na komputery osobiste. Premiera planowana jest na przyszły rok. Selini to, jak twierdzi deweloper, niewerbalne podejście do relacji między człowiekiem a sztuczną inteligencją. Gra opiera się na bogatej warstwie fabularnej. Pełno tutaj niedopowiedzeń i hipotez, które dają do myślenia. Niejednokrotnie podczas zakończenia sesji z grą będziemy mieli nad czym rozmyślać. Podczas eksploracji zrujnowanego i na swój sposób pięknego świata niejednokrotnie staniemy do walki z wrogami. Pojedynki są zręcznościowe. Na naszej drodze staną zarówno szeregowi przeciwnicy, jak i potężni bossowie. W miarę postępów będziemy rozwijać naszą postać. Znajdziemy mocniejsze uzbrojenie i zainwestujemy w rozwój umiejętności. Zwiedzimy dystopijny, bogaty świat i odnajdziemy wiele poukrywanych sekretów. The Siege and the Sand Fox przewidziano wyłącznie na komputery osobiste. Gra tworzona jest przez niezależne studio Cardboard Sword. W naszym kraju zagramy wraz z polskimi napisami. Historia gry skupia się na postaci zabójcy urzędującego w ogromnym, bogatym mieście oblężonym przez armię wroga. Nasz bohater miał pecha oglądać zamach na władcę, a co gorsza zabójstwo przypisano właśnie jemu. Rozgrywka to klasyka Metroidvanii. Nasz łotrzyk jest znakomitym akrobatą potrafiącym się wspinać i skakać od ściany do ściany. W mechanice gry zawarto również elementy skradankowe. Ciemne zakamarki wykorzystamy do obejścia wrogów. Pokryjomu otworzymy też ukryte zamki, a zabijać będziemy w ostateczności. Prędzej skupimy się na ogłuszaniu wrogów pałką. W miarę postępów odblokowujemy kolejne umiejętności i wyposażenie. Te drugie pozwoli nam na odwiedzenie wcześniej niedostępnych terenów w celu odnalezienia sekretów i nowych przejść. The Doomed Knight to kolejna gra zmierzająca wyłącznie na komputery osobiste. Za produkcją odpowiada niezależne Holysoft Studios. W naszym kraju zagramy wraz z polskimi napisami. The Doomed Knight to przygodowa gra akcji garściami czerpiąca z gatunku Metroidvania. Wcielamy się w tytułowego, przeklętego rycerza rozdartego pomiędzy szaleństwem a zdrowym rozsądkiem. Przez tysiące lat kroczył on po królestwie śmierci, całkowicie zapominając o własnej przeszłości i tożsamości. Coś jednak jest nie tak. Ludzie w prawdziwym świecie nie mogą umrzeć, a miasta umarłych stały się puste. Dusze są torturowane i zepsute, a czarna śmierć przygotowuje coś przerażającego. Wraz z naszym doradcą The Doomed Knight będzie próbował odkryć, co właściwie się stało, dowiadując się przy okazji prawdy o sobie. Gra zawiera 12 ogromnych map, po których przyjdzie nam podróżować. Deweloper obiecuje ponad 60 rodzajów różnorodnych kreatur do ubicia i 12 pełnoprawnych bossów do pokonania. W miarę postępów odblokujemy nowy sprzęt i umiejętności. Od naszych decyzji podjętych podczas rozgrywki zależą różne zakończenia. Produkcję przewidziano na blisko 20 godzin. Blasphemous 2 to pełnoprawna kontynuacja odsłony z 2019 roku. Wydaniem gry zajęła się firma Team 17. Produkcja powinna ukazać się w przyszłym roku wyłącznie na komputerach osobistych. Historia rozgrywa się w mrocznym świecie o nazwie Ortodoksja. Gra jest bezpośrednią kontynuacją swojej poprzedniczki. Ponownie wcielamy się w bohatera, który przemierza krainę i staje do walki z przeróżnymi siłami. Fabuła nie jest oczywista. Jest pełna zagadek i hipotez. Sami musimy ją poskładać do kupy, korzystając z zebranych notatek i wszelkich wskazówek obecnych w otaczającym nas świecie. Blasphemous 2 wyróżnia się wysokim poziomem trudności. Grę z całą pewnością można zaliczyć do podgatunku Soulslike. Starcia z przeciwnikami dają w kość, jeszcze bardziej w pamięci zapadają pojedynki z bossami lokacji. W miarę postępów rozwijamy swoją postać, czyniąc ją coraz silniejszą. Któż nie kojarzy gry Hollow Knight? Prawdopodobnie w przyszłym roku na sklepowych półkach pojawi się kolejna odsłona tej serii o podtytule Silksong. Za produkcję odpowiada ten sam zespół, czyli studio Team Cherry. Gra zmierza na komputer osobisty oraz konsole PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Od dnia premiery tytuł będzie też dostępny w usłudze Game Pass. Nową bohaterką opowieści jest Hornet. Będzie ona poruszała się nieco szybciej i sprawniej pokonywała przeszkody, jakie staną jej na drodze. Życie będą nam uprzykrzać nowi przeciwnicy operujący szerszym zakresem ruchów. Wygląd poziomów zostanie dostosowany do sprawności bohaterki. Lokacje będą wyższe, a wrogowie zwinniejsi. Czas potrzebny na zaliczenie produkcji w 100% zostanie prawdopodobnie wydłużony. Pojawią się zadania poboczne, które będziemy otrzymywać od postaci niezależnych. Największą nowością, jaka pojawi się w nowej odsłonie, ma być dodanie kwestii mówionych bohaterom produkcji. Sama historia będzie bardziej skondensowana i odejdzie niejako od otwartości oryginału. Na pierwszy kwartał przyszłego roku zapowiedziano RIN: The Last Child. To platformowa gra akcji przygotowana przez niezależne studio Space Fox Games. Gra zmierza w zasadzie na wszystkie najważniejsze platformy sprzętowe. Co istotne, w naszym kraju zagramy wraz z polskimi napisami. W RIN: The Last Child trafimy do fantastycznego uniwersum stworzonego przez tak zwanego bajarza. Powołany przez niego do życia świat zaczyna umierać, od kiedy jego dzieci, bogowie i boginie, wstąpiły na drogę zła. Pewnego dnia do życia budzi się tytułowa bohaterka Rin. Musi odnaleźć swoich braci i siostry, by odebrać im magiczną moc i uratować świat przed zagładą. Przygoda prowadzi nas przez różnorodne lokacje. Przemierzymy wulkaniczne krainy, uschnięte lasy i gęste dżungle. Podczas eksploracji skaczemy po platformach, unikamy pułapek i walczymy z wrogami. Bohaterka włada magią, a podczas postępów zapewnia sobie nowe moce i tworzy coraz potężniejsze zaklęcia. Czary przydadzą się zarówno podczas walk, jak i eksploracji, pomagając przedostać się do ukrytych miejsc. Meifumado to gra RPG akcji wzbogacona o elementy zaczerpnięte z gatunku Metroidvania. Za produkcją odpowiada niewielki zespół Old Beat Studio. Premiera planowana jest na komputer osobisty oraz konsole PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. W grze trafiamy do postapokaliptycznego świata inspirowanego Japonią. W trakcie zabawy wcielamy się w bohatera, który musi opowiedzieć się po jednej ze stron biorących udział w wiecznym konflikcie. Wzorem innych tego typu produkcji akcje oglądamy z boku. Przemierzamy rozległy świat składający się z szeregu połączonych ze sobą lokacji. Oprócz zadań popychających fabułę do przodu znajdziemy tu mnóstwo rozbudowanych misji pobocznych. W trakcie gry często dokonujemy wyborów, które będą miały wpływ zarówno na nasz los, jak i przyszłość całej krainy. Przemierzając świat natrafimy na wrogów. Tych można podzielić na typowe mięso armatnie i potężnych bossów. Do naszej dyspozycji oddano broń do walki zarówno w zwarciu, jak i na dystans. W miarę postępów zdobywamy coraz lepsze wyposażenie. W grze zaimplementowano system craftingu, dzięki któremu sami stworzymy nowe przedmioty, ulepszymy istniejące, a także przygotujemy posiłki, lekarstwa dające tymczasowe wzmocnienia. Oprawę graficzną wykonano w technice pixel art. Tyle, moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o wybranych tytułach, podzielcie się własnymi przemyśleniami, napiszcie, na jakie gry wy czekacie. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!